Witajcie we Vlogmasie dniu 6. Jest godzina co prawda 11:30, ale pracowałam cały czas, zjadłam sobie śniadanko i zaraz mam znowu rozmowę telefoniczną, ale zapomniałam o moim kalendarzu adwentowym wspaniałym, więc otwórzmy dzień 5 i 6. Są Mikołajki! Tu jest coś ciężkiego. To pewnie będzie jakiś olej. To jest, moi drodzy... O! Winegar. Nice. Bardzo lubię do sałatek. A tu? Ale jakie cute pakowanko w takie te skarpeteczki. Sushi Baltic. Mam nadzieję, że dostajecie jakieś prezenty od waszych Mikołajków. Jakie czekoladki. Patrzcie wy na to. Wow. I one mają sobie kwasy omega-3. Tu jest tutaj tak napisane. Wow. Skosztujmy jedną z tego wszystkiego. Gorzka czekolada. Dobre. Piechotka. Idę się malować. Plan jest taki, że muszę się podmalować szybciutko. Znaczy nie muszę, chcę. Chcę się podmalować szybciutko. Mam tą rozmowę. I później pojadę do mojej babci zobaczyć, co u niej słychać. I później będę robiła te pierożki. Myślałam, żeby zrobić je, jak jeszcze będzie jasno. Żeby nagrać wiecie, filmik na Instagrama i TikToka. Ale chyba mi się to nie uda, więc nie wiem, albo dzisiaj zrobię część pierożków, a na jutro po prostu zostawię sobie, wiecie, 2-3 pierożki do nagrania, żeby nagrać to w świetle dziennym. No niestety, tak czasami trzeba robić, tak? Czasami trzeba troszkę kombinować, jak coś nagrać, żeby było jasno. No mamy zimę, już 16 w Polsce jest ciemno. Jak lato jest, to ja czasami niektóre filmiki nagrywam o 18-19, bo wtedy jeszcze jest takie piękne słońce. Ale no cóż, no nie można narzekać. Wczoraj widziałam taki fajny filmik, jak laska odśnieża samochód, widzi z takich zasp z tego śniegu, skrobie i tak mówi sobie pod nosem. Nie mamy trzęsień ziemi, nie mamy hurakanów. Hurakanów? Huraganów! Nie mamy wielkich pająków, nie mamy niebezpiecznych zwierząt, nie mamy trzęsień ziemi, nie mamy huraganów, nie mamy niebezpiecznych zwierząt i tak sobie to powtarza. I to jest prawda, co tu mamy super zimną i ciemną zimę. Ale to już zaraz się skończy. Już zaraz właśnie styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. Say my name, say my name. You acting kinda shady. Ain't calling me baby. Better say my name. Nie jest tak, że chodzenie po sklepach to moje hobby, ale stwierdziłam, że będę Mikołajkiem dla moich dziadków, więc coś im kupię i pojadę im to wręczyć. Proszę bardzo, znalazłam strefę. Weźmy może Mikołajki takie trzy. Mój dziadek niestety zmarł w czerwcu, więc mam dwie babcie i jednego dziadka już tylko. Stwierdziłam, że wezmę dla dziadków i dla rodziców takie kinderkowe Mikołaje jeszcze. A co, żeby było im miło? Podejrzewam, że mój tata na pewno mojej mamie nie kupi żadnego Mikołajka. Ani moja mama mojemu tacie też raczej żadnego Mikołajka nie sprawiła, więc ja im sprawię te Mikołajki. O proszę, mama wysłała na rodzinkę, czyli do niej ewidentnie nie przyszedł Mikołaj. Ale miałam mikro taki zawał. Wróciłam z poczty i dostałam list. Nienawidzę dostawać listów, bo to zawsze wróży coś złego. Naprawdę. Albo ZUS, albo coś. I dostałam z poczty list, że zrywają ze mną umowę polskiej płatności. Więc ja za telefon sobie myślę, dlaczego? Dlaczego? Przecież ja wszystko płacę na czas, na zawsze. No ale się okazało, że się zmienia po prostu w spółce coś tam, jakieś zmiany. I nie to, że to z mojej winy, tylko po prostu zmieniają nazwę firmy i tyle. O, tak się przestraszyło. Szybki update. Byłam u jednej babci, u rodziców, u dzieci i teraz jedziemy do Chrześniaczki.
Ma trzy dychy. Tyle robi co ostatnio tylko z jednej porcji. Dobra, słuchajcie, sytuacja jest następująca. Mamy godzinę 18:38 i bardzo mi się już nie chce robić tych pierogów, ale jak to ja, no obiecywałam. O, jutro będzie chyba pierożki, o, jutro przywiozę ci pierożki. Więc głupio teraz tego nie zrobić. W tamtym roku robiłam to z moją siostrą cioteczną i z ciocią i robiłyśmy to w Thermomixie, w sensie ciasto w Thermomixie. Ja chyba jednak będę wierna mojemu mikserowi mikserowi. Włosy spinam, żeby potem nie było, że się pamiętają gdzieś, to racja, nikt nie chce, żeby te włosy były później w pierogach. Mam tu taką przystawkę specjalną, to jest przystawka do ciasta drożdżowego. Już trochę przeżyła swojej pracy. Dobra. I robimy to słuchajcie. Robimy szybką akcję. Ugniatam ciasto, znaczy mikser mi ugniecie ciasto. Odstawię je w ciepłe miejsce na 1,5 godziny, czyli będzie wtedy godzina 20. W międzyczasie zrobię farsz i pokażę Wam jak. Tutaj mam laptopa mojego i mam mój przepis. Ja ten przepis wrzucam Wam w opisie, więc możecie go sprawdzić. I tu tak, potrzebujemy 600 gramów mąki pszennej. Ja bym Wam ogólnie radziła zrobić z podwójnej porcji. Bo uwierzcie mi, że te pierogi w święta rozchodzą się jak świeże bułeczki. Czy możesz mi nie przeszkadzać w moim vlogu? Wybaczcie, jeden osobnik przeszkodził mi tu nagrywanie. Już nie pamiętam, na czym skończyłam. Nie wiem, robię ciasto. Odstawiam je na 1,5 godziny. Robię farsz. I potem wszystko sklejam. Taki jest, moi drodzy, plan na dziś. Wiem, na czym. 600 gramów mąki pszennej potrzebujemy. To jest jakaś mąka resztka. Ale słuchajcie, możecie użyć też mąki orkiszowej. Nie wiem, czy wiecie, ale mąka orkiszowa jest normalnie taka koloru jak pszenna, a ma dużo więcej właściwości odżywczych. A ja mam mąkę w ogóle? Mam gdzieś na górze, chyba muszę iść. Tutaj mamy 178 gramów. Dobra, mam trochę orkiszowej właśnie mąki, więc dajmy ją też. 460. Jest jeszcze coś. O, jeszcze jest orkiszowa. Kolejna orkiszowa jest. Dlatego robię dzisiaj pierogi, bo no ogólnie mamy panią, która do nas przychodzi i nam trochę pomaga ogarnąć dom. I właśnie jutro przychodzi, więc jak dzisiaj nasypię, to no to jutro będzie czysto. To jest wszystko przemyślane. Wiecie, jak jest. No nie oszukujmy się, ale ogólnie robi się trochę taki syf w domu, no bo tu się wysypie mąkę, tam się coś zrobi. Dobra, 13 gramów drożdży. Ja używam zawsze drożdży suszonych instant. O, te akurat możecie dostać w Lidlu. I to są 7 gramów, ja daję 14, czyli dwa opakowania sobie dorzucam. Czekajcie, ale ja już nie pamiętam tego przepisu. Mąkę wymieszać z drożdżami. Okej, okay, no i tak właśnie zrobię. Mieszam mąkę z drożdżami. Jest idealnie 14 gramów, czyli nie pomyliliście. Mąkę mieszam z drożdżami w oddzielnej misce, masło i lekko podgrzane mleko z cukrem. Masło. Ile masła? 65 gramów masła. O, mleko, dobra, muszę iść na górę po mleko. I słuchajcie, mam teraz tak, że jestem 100% pewna, że ostatnio kupiłam 6 mlek owsianych różnych i postawiłam je na górze i nie ma ich. Ale jestem pewna, że są. Znaczy, nie ma ich, ale jestem pewna, że są. Bo wypiłam tylko jedną i to jeszcze wczoraj wylałam połowę mleka, bo się zepsuło, bo ostatnio nie piję w ogóle kawy. I nie mam mleka owsianego, ale okej, no dalej jeszcze mam mleko zwykłe. Okej, znalazłam mleko. Tutaj w przepisie mamy 300 mg mleka. Do tego 65 gramów masła. Słuchajcie, mam takie oko. Przychodzi co do mierzenia masła. Mówię Wam, teraz wymierzę. Pomylę się o 3. O tyle. Okej, okay, widać wagę? Jest 0. Czekajcie, którą tu część chciałam wziąć? Tą. Tylko trzeba na unit. Gramy. 0. Patrzcie na to. No dobra, o 6 się pomyliłam.
I teraz musimy dodać jedną łyżkę cukru. Okej, tu jest cukier zamknięty. I teraz tak, cukier jest po to, aby drożdże mogły żyć, tak? Czyli żeby drożdże urosły, musi być cukier. Oj, czekajcie. W innym razie ciasto drożdżowe może nie wyrosnąć. Dobra, dodaję łyżkę cukru. Teraz to podgrzeję sobie w mikrofalówce. I potem będziemy wszystko mieszać. Okej, już nie potrzebujemy tych rzeczy, więc pamiętajcie jedną najważniejszą rzecz. Sprzątajcie na bieżąco, bo później to jest tak ogromne ułatwienie. Jak nie ma takiego, wiecie, bałaganu gdzieś dookoła, tutaj się coś rozpuszcza, w sensie rozpuszcza się masło. Ja w międzyczasie sobie coś to posprzątam. Jest naprawdę przyjemniej wtedy gotować i cokolwiek robić w kuchni, jak na bieżąco się sprząta. Tak samo ze zmywaniem naczyń. Ja zmywam zawsze naczynia na bieżąco. Albo wkładam je do zmywarki po prostu na bieżąco. Ale to też jest ważne, żeby nie napychać tego zlewu tym wszystkim. Bo potem to nie jest fajne. Trzeba, nie wiem, wymyć 5 garnków, żeby nawet włożyć je do tej zmywarki. Okej. Chodzi o to tutaj, żeby nam się trochę masło roztopiło. No już jest takie mięciutkie. Ja tutaj wymieszam już sobie w tej misce, żeby nie zbyt mocno podgrzewać mleko, ponieważ jak to będzie za gorące i dodacie to do drożdży, to może zabić drożdże. Dlatego to musi być taka letnia temperatura, więc ja chwilę tutaj będę musiała to wymieszać. Delikatnie to się ostudzi i wracam do Was. I będę popijała sobie herbatkę. Słuchajcie, to jest mój najnowszy wynalazek z Lidla. To jest imbir z cytryną. I patrzcie, aż tu widać, jak się odznaczyło. Tam na dole jest imbir. Fajne to jest, Wam powiem szczerze. Trochę muszę to wymieszać. Nakrętka by się przydała. Dobra, cytrynka sama wleci. Jeszcze miodzik. I fiu, fiu, fiu. Okej, okay, umieściłam miskę, tu jest mąka, drożdże i dodam trochę soli. Delikatnie to wymieszamy. No, można dać troszeczkę więcej soli, żeby to ciasto nie było takie mdłe. Taka łyżeczkę soli, niech to się wymiesza. Teraz do tego dolewam mleko z masłem i cukrem. To niech się troszeczkę pomiesza i za chwilę dodamy jaja. Dwa jajka trzeba. Ciasto się miesza i ja myślę, że to już jest czas i pora na dwa jaja. Jedno. I drugie. I teraz zostawię to i niech się miesza, aż będzie gładziutka i elastyczna masa drożdżowa. Ciasto jest już ubite. I takie fajniutkie jest. Już widzicie, jak się fajnie ciągnie. Więc ja je wyciągam z miksera i zostawiam w tej samej misce. Zostawię je w tej samej, fajnie jest, bo takie jest cieplutkie. Zostawię je w tej samej misce, tylko ja zazwyczaj jeszcze polewam je po wierzchu oliwą z oliwek, żeby, no żeby później się łatwiej je odklejało i żeby się nie zrobiło z wierzchu taka skorupa, żeby się nie zrobiła. Więc sobie rozmasuję to, żeby było w całości rozsmarowane. Zakrywam czystą ścierką, ważna rzecz, czystą, nie tą, co używamy cały czas w kuchni. I ja wkładam zawsze takie drożdżowe rzeczy do piekarnika, który nagrzewam na minimum, nastawiam, na tam, nie wiem, 50 stopni. I wtedy to ciasto tak fajnie i szybko rośnie. O, tak wygląda ciasto z oliwą, z oliwek. Nakrywam je i idzie do piekarnika. I przed rozpoczęciem farszu, co robimy? Sprzątamy. Sprzątamy, żeby było wszystko czyste. Trochę z farszem źle to przemyślałam, ponieważ powinnam wcześniej go zrobić, ale to nic. Ja zrobię sobie taką przyspieszoną wersję. Też możecie z niej skorzystać, jeśli chcecie. Jeśli nie, możecie robić normalną, bo w normalnej wersji kapusta i grzyby powinny się gotować około 1,5 godziny. W sumie to tyle, co rośnie ciasto. Ale ja trochę to przyspieszę. I tak. Ja mam tu kapustę, ogólnie właśnie jak ja mam torbę grzybów suszonych. Fajnie mieć taką torbę, bo przydają się, przydają, a te suszone mogą leżeć i leżeć. Ja mam taki plan, bo zazwyczaj ja sobie te grzyby pierw gotuję, potem siekam,
Ale teraz tak myślę, że ja je po prostu tak wrzucę do Thermomixa. Niech one się trochę przesiekają i potem będę je gotowała. Nie no, muszę. A tu jeszcze jakieś mam. Muszę je gotować oddzielnie, bo one nie mogą być gotowane z kapustą. Będzie taki niedobry smak. Dobra, nie. W takim razie teraz je przegotuję, a potem je posiekam. Biorę garnek, to wrzucę sobie do kałużnika. I ten farsz fajny jest, jak jest naprawdę dużo grzybów. No ja tutaj daję, jak widzicie, sporo tych grzybów, ale chyba trochę za dużo, jednak trochę przegięłam z ilością. No nic, zostanie do następnego farszu w lodówce, bo to może leżeć. A się nie, na pewno nie zmarnuję, bo ja na pewno jeszcze będę robiła te pierogi. No dobra, to teraz taka szybka akcja. Trzeba gotować grzyby i trzeba gotować kapustę, żeby te, widzicie, takie kwaskowate z tej kapusty zeszła. To tak samo, kapustę przerzucę, trochę ją przecedzę w wodzie, żeby straciła tej kwaskowatości. I będę ją też gotować. Grzyby w wodzie, kapusta w wodzie, niech się teraz zaczną gotować i potem do Was wrócę. Teraz idę sobie poleżeć. Okej, jest 20 prawie. Ja nie mam na więcej czasu rzeczy, także odcedzamy tu sobie kapustę przez sitko. I ja co roku robiłam to, wiecie, wykładałam partiami na deskę do krojenia i sobie ciap, ciap, ciap. Skorzystam z okazji, że zakupiłam sobie ten sprzęt zwany Thermomixem i po prostu wrzucę tutaj całą kapustę i grzyby i po prostu to przemielę troszeczkę. No to nie za mocno, bo tu nie chcemy zrobić z tego papki, tylko chcemy, żeby to było troszeczkę drobniejsze, żeby potem łatwiej nam ten farsz się nabierało. Także, dobra, uszy może jakoś wezmę. Ale to jest ciepłe, ciepłe, ciepłe. O, teraz mi spadnie. Okej. O nie! Na moje ugi! Boże drogi! Wszystko pobrudziłam. O Jezu! Nic się nie stało. Nic się nie stało. To tylko kapusta na moich butach. Ale mam jeszcze to mam? Magic sponge. Kosmiczną wątkę. To też trochę tak. Zaryzykujmy to, sorry. Boże, może nie zniszczyć się tego pis. Tak też, moi drodzy, się w życiu dzieje, że czasem coś się wysypie. I ja zrobię tak. Pierwszy przemielę kapustę, przerzucę to na patelnię, bo na patelnię jeszcze musimy podsmażyć i doprawić, a potem grzybę. No i super! Au, ciepłe, super, mamy to. I ja znowu to przerzucę do garnka, bo tutaj w garnku to będę podsmażała i doprawiała, ponieważ patelnia jest za mała, wszystko pewnie wyleci. Teraz czas na grzyby. Dobra, odsadzamy. Przerzucamy, a na Thermomixie ustawiłam opcję rozdrabniania kapusty na drobno. A pewnie chodziło o świeżą kapustę, ale taką też, z taką też dało radę. Tak, przerzucam to. Dobra. I... A, gorące! Chciałam odwiedzać palce po grzybach. Słuchajcie, to jest rewelacyjne. Patrzcie na to w ogóle. To jest po prostu hit. To tak cudownie pociapało grzyby, to zaoszczędziło mi to bardzo dużo czasu, naprawdę. Muszę przyznać, że Thermomix jest fajny, bardzo fajny. A ja się zawsze wzbraniałam, bo mówiłam sobie, nie, bo ja to umiem gotować i ja nie potrzebuję Thermomixa. Ale nawet jak się umie gotować, to jest takie ułatwienie właśnie w takich sytuacjach. I na przykład nie trzeba mieć 150 różnych sprzętów. Tylko masz jeden sprzęt i wystarczy. Dobra, teraz patrzcie, to sobie wymieszamy. Ja to doprawię. Sól, pieprz. W sumie tylko sól i pieprz chyba dodam. I to jeszcze podsmażę trochę na... W sensie podsmażę, no podgrzeję, żeby tak się delikatnie podsmażyło. Ja czasami dodaję też cukier, bo wtedy to ma taki fajny posmak. No i tym razem chyba też dodam troszeczkę. Wiem, że powinno się ograniczyć i bla, bla, bla. Ale to jest takie dobre i to robi różnicę. Ale bym zapomniała o ważnej rzeczy, cebuli, więc sobie rozgrzałam patelnię olejem
i ją trochę podsmażę. Bo to jest jednak bardzo ważne. Ja słuchajcie, mam teraz taki plan, że cebulka się podsmażyła i ja po prostu część tylko tego farszu dodam do cebulki, to podsmażę. Z tego względu, że tego farszu jest zdecydowanie za dużo i tej cebuli jest za mało, a sobie ten farsz wstawię do lodówki i po prostu podejrzewam, że po weekendzie będę znowu robiła te pierożki, więc sobie ten farsz zużyję. A na tą chwilę tyle mi wystarczy do tego, co mam, do tego ciasta, co mam przygotowane. Test smaku, jeszcze tego nie próbowałam. Jest to pewnie bardzo, bardzo gorące. Oj, wow! Więcej soli. Farsz musi być naprawdę dobrze przyprawiony, bo to jest serce tych pierożków, więc tutaj musicie doprawić pod swoje kubki smakowe. Ja bym może dała trochę więcej pieprzu, ale wiem, że nie każdy lubi takie pieprzne rzeczy, więc już dostawię tak jak jest. Jest delikatnie pieprzny, ale bez przesady i przez to gotowanie ta kwaskowatość tej kapusty tak wyszła, jakby wyciągnęło to gotowanie, tą kwaskowatość jest tak. Wszystko jest idealne, a teraz jak dodam troszeczkę więcej soli, podejrzewam, że to będzie po prostu majstersztyk. Ostatni test i zabieramy się za lepienie. Bo jest godzina 20:20, więc jak skończę o 21:30, będzie dobrze. Brawa dla kucharza. Brawa. Brawa. Jesteśmy gotowi na lepienie. Co potrzebujemy? Słuchajcie, najfajniejsza i najbardziej przydatniejsza rzecz, jaką mam w mojej kuchni na takich rzeczy, to jest mata silikonowa. I dzięki temu oszczędzamy sobie później tyle sprzątania, bo staramy się wszystko robić o tutaj na tym obszarze tej maty. Nie wychodzimy poza matę, wtedy ją sobie tylko zbieramy, wynosimy, myjemy. Potrzebujemy również potrzebujemy pałek i coś okrągłego, czym będziemy wycinać sobie kołeczka. No i oczywiście musimy posypać naszą matę mąką. Ja dalej używam rokiszowej. Jest mąka i najważniejsze ciasto drożdżowe. Widzicie, jak pięknie to wychodzi? Ale jak pięknie urosło. Cudownie. Teraz sobie ręce delikatnie maczę w cieście. Jest, o Jezu, ja tak uwielbiam dotyk ciasta drożdżowego. Jest coś pięknego. Jest takie mięciutkie, cieplutkie. Fajne. Ja to ciasto dzielę na, nie wiem, takie trzy części może. Część odkładam. I będę je wałkować. Ale nie przygotowałam sobie papieru do pieczenia, ale to zaraz to zrobię. Dobra. I wałkujemy. Ja wałkuję to ciasto naprawdę dość cienko, bo później one fajnie, delikatnie wyrasta, ale nie jest też takie grube, wiecie, nie jest to taki pieróg wielki, gruby, tylko taki cieniutki, delikatny, puszysty pierożek. Mamy rozwałkowane ciasto. I teraz, okej, wycinamy krążek. Ten krążek jest, słuchajcie, mniej więcej taki. Ja go sobie zawsze rozciągam delikatnie w dłoniach. Jest cienki, bo aż prześwituje. Biorę tak na dłoń, biorę farsz, wkładam tutaj farsz, który jest tutaj gorący jeszcze i sklejam. Czasami wodę używam, czasami nie. Tutaj się nie musicie o nic martwić, bo to tu nic nie wyleci raczej, bo to jest taki farsz sztywny, że raczej nie wyleci. I o takie pierożki, które, no broń Boże, nie są idealne, odkładam sobie na papier do pieczenia i potem je piekę. Ja cię kręcę. Chciałam powiedzieć. No i przedostatni krok i spadło mi jabłko z mikrofalówki na miskę z wodą. Woda się wylała teraz na całe moje ciasto, ale uratowałam je w miarę szybko. Och! Ale tak, przedostatni krok to wbicie jednego jajka, znaczy no na razie jednego jajka do miseczki, roztrzepanie go
widelczykiem. To nie jest widelczyk. Roztrzepanie go widelcem tego jajeczka. Cicho. I teraz potrzebujemy taki oto sprzęt. Przyda się, przyda. I będziemy smarować po kolei wszystkie pierożki. Tak chociaż cyk, 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 wiecie, żeby było fajne. Fajne, takie zarumienione, jak się upiecze. Znaleźliście mienianianego, więc użyję tego, tej przyprawy. To jest... Tutaj też jest sezam, sól, coś jeszcze, jakieś przyprawy, ale jest sezam czarny i biały po prostu. I to tak, no, będzie na pewno bardzo ładne. A i mak tu też jest. O kurczę, za dużo. O nie, to nic, to nic, to nic. Dobra. I do piekarnika. Piekamy to przez 15 minut w 180 stopniach Celsjusza. I ja piekę na termoobiegu. Czy wy to widzicie? Jeju. Piękne wyszły. Trochę może za długo przytrzymałam je. Ale z drugiej strony one są takie przez te ciasto kiszowe. Najprzyjemniejsza część w sumie... Czy ja wiem, czy najprzyjemniejsze? Ja uwielbiam sam proces przygotowywania pierożków, czyli testowanie. Czy my tu mamy dobre światło? Dobra, jest ok. Proszę skupić się na wyglądzie tego pięknego pieroga. Teraz go otwieramy. Jest super gorący, bo tak paruje. Ale czy wy to widzicie, jaki on jest nafaszerowany tym farszem? To nie jest tak, że to wiecie. Troszeczkę farszu tylko. Nie! Bo to są najgorsze pierogi. Pierogi muszą po prostu aż... Musi wypływać ten farsz. I ciasto. Czy wy widzicie na te cieniutkie ciasto? Musicie zrobić te pierogi. Te święta. To jest po prostu... Koniecznie, naprawdę koniecznie. No zobaczcie, jeszcze przyjrzyjcie się tak, żeby się upewnić. Pycha.